Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale YouTube. Miała tu być kawa z Kate, ale jest zdecydowanie za późno na kawę. Dlatego chciałam rozwinąć tutaj temat zarzucony niedawno na moim Instagramie bez kawy. Nie będę Wam zajmować dużo czasu. Chciałam rozwinąć temat kołdry obciążeniowej. Słuchajcie, zapytałam się o to, czy ktoś z Was słyszał cokolwiek o kołdrze obciążeniowej i dostałam dużo odpowiedzi, z czego połowa dotyczyła właśnie tego, że słyszeli i bardzo polecają, a połowa, że totalnie nie wie, o co chodzi i czy mogę rozwinąć temat. Ewentualnie właśnie kilka osób zasugerowało, że powinnam zrobić kolejny odcinek kawy z Kate. Dlatego słuchajcie, nie przedłużając, bo jest trochę późno, stwierdziłam, że właśnie Wam opowiem o tej kołdrze. Tak naprawdę ja o istnieniu tej kołdry spróbuję ją sobie zarzucić, żeby Wam pokazać, o, to jest ta kołdra, ale ona trochę waży, słuchajcie. W moim przypadku waży ona 8 kg, dlatego, ponieważ kołdra obciążeniowa musi być dopasowana do naszej wagi ciała. No a ja trochę ważę, ponieważ jestem wysoka. Niedawno odezwała się do mnie firma Sleep Changer. Zapytali się mnie po prostu, czy chciałabym przetestować i podzielić się swoją opinią na temat ich kołdry obciążeniowej, na co się zgodziłam. I przyznam szczerze, że podchodziłam do tego sceptycznie. Po pierwsze, nie słyszałam nigdy do tej pory właśnie nic na temat kołdry obciążeniowej. Po drugie, stwierdziłam, że to pewnie jest coś, wiecie, nadmuchanego, coś, co nie ma zbytnio jakiegoś wpływu na nas bezpośrednio. I jakże ja się myliłam. Żeby nie było, słuchajcie, to nie jest reklama, jest to czysta opinia z mojej strony. Firma Sleep Changer tak naprawdę tylko wysłała mi tą kołdrę, żebym przetestowała i podzieliła się swoją opinią, dlatego ja się tą opinią dzielę. I ta opinia będzie jak najbardziej pozytywna. Przede wszystkim dlatego, że ja do tej pory nie mogę wyjść z szoku, jak mały krok dzieli nas od tego, żeby się wysypiać lepiej, żeby wstawać bardziej wypoczętym i żeby nasz sen był bardziej głęboki i mimo na przykład krótkiego czasu tego snu, żebyśmy się czuli naprawdę dobrze. Ale od samego początku. Deficyt snu to tak naprawdę jest takie słowo, które jest nierozłączne z tym, że jestem kierowcą zawodowym. I tak naprawdę, kiedy inni, na przykład Robert Lewandowski, wykorzystuje, żeby w pełni na przykład rozwinąć możliwości swojego organizmu, oczywiście oprócz na przykład zdrowej diety, ma jeszcze trenera snu. Podejrzewam, że inne sławy także, których oczywiście na to stać, mają taką osobę, która im pomaga wysypiać się. I słuchajcie, tak naprawdę to jest bardzo ważny temat, który nie powinien zostać zbagatelizowany, ponieważ od naszego snu bardzo dużo zależy. Przede wszystkim zależy nasze zdrowie, zależy nasze funkcjonowanie w ciągu dnia. Nie oszukujmy się, tak naprawdę regeneracja naszego organizmu jest bardzo ważnym tematem. Dlatego ja występuję tutaj z tym filmikiem, żeby Wam udowodnić, że można się wysypiać lepiej i wcale nie trzeba do tego jakichś magicznych sztuczek bądź trenera snu. Nie oszukujmy się. Na trenera snu mało kogo pewnie będzie stać. Nawet nie wiem, czy ktoś taki jest w moim regionie. A na kołdrę? Kołdrę każdy ma w swoim domu. Więc może wystarczy zmienić swoją kołdrę, na przykład z pierza, na kołdrę obciążeniową. Jak sama nazwa mówi, kołdra obciążeniowa to kołdra, która trochę waży. I faktycznie ona jest ciężka i trzeba wziąć to pod uwagę, że być może właśnie dlatego nie będzie ona dla wszystkich wskazana. Przede wszystkim na samym początku. Zapoznajcie się, czy kołdra obciążeniowa w Waszym przypadku się sprawdzi. Przeczytajcie wszystkie wskazania oraz przeciwwskazania, bo to jest najważniejsze, zaglądając na przykład na stronę Sleep Changer. Ja na przykład w swojej paczce oprócz kołdry znalazłam oczywiście tutaj taki pakiet powitalny, można powiedzieć. Oprócz właśnie takiego powitania słownego od tej firmy dostałam między innymi instrukcje stosowania kołdry dla osób dorosłych oraz dla dzieci, bo są także kołdry obciążeniowe dla dzieci oraz ogólne właśnie takie wskazówki, jak dbać o swój sen, o swoje zdrowie i jak to się przekłada na nasze życie. W tym pakiecie powitalnym najbardziej podoba mi się właśnie ta część. Złote zasady higieny snu. Oprócz tego, co robić, żeby poprawić właśnie swój sen, jeżeli chodzi tutaj oczywiście o nawyki, to najważniejsze jest moim zdaniem ta część, czyli w jakich przypadkach ta kołdra się sprawdzi? I zobaczcie, mamy tutaj na przykład przewlekły stres, ADHD, zespół niespokojnych nóg, Downa lub Aspergera, porażenie mózgowe, choroba Alzheimera lub Parkinsona, padaczkę, stany lękowe, choroba dwubiegunowa i spektrum zaburzeń autystycznych ASD. Moim zdaniem jest to bardzo ważne.
Wręcz nie najważniejsze, bo okazuje się, że kołdra nie tylko pomaga nam się wyspać, ale pomaga także w naszych zaburzeniach bądź chorobach. Tak samo właśnie, jeżeli chodzi o dzieci, pomaga ona się dzieciom uspokoić. I co najważniejsze, nie musicie mi wierzyć na słowo, nie musicie tej firmie wierzyć na słowo, ale porozmawiajcie na przykład ze swoim lekarzem, z lekarzem na przykład swojego dziecka. Wydaje mi się, że wtedy przekonacie się bardziej, że kołdra obciążeniowa ma zastosowania medyczne i po prostu się sprawdza. I właśnie to jest najlepsze, że sami mi powiedzieliście, że jest to produkt, który naprawdę działa i mi polecacie go stosować. Dlatego tym bardziej byłam przekonana, że nie jest to taki, wiecie, chwyt marketingowy, że kołdra zdziała tutaj cuda. Ja do tej pory nie mogę wyjść z szoku, że naprawdę mimo bardzo okrojonych godzin mojego snu ja się wysypiam lepiej. Biorąc pod uwagę na przykład, że mam synka, który się często budzi w nocy, ja i tak potrafię się może nie tyle wyspać, ale spać naprawdę dobrym snem, mimo że ten sen jest krótszy, jest on twardszy. Odczuwam, że ta faza snu głębokiego, czyli właśnie tego, w tej fazie, w której nasz organizm się najlepiej regeneruje, jest znacznie wydłużony. Przede wszystkim mówicie, że dlatego, ponieważ czujemy się tacy bardziej, wiecie, przytuleni, że mamy wrażenie, że ktoś nas przytula. I to poniekąd też jest prawda, ponieważ tak jak już czytałam właśnie wcześniej, pobudza ona receptory właśnie i naszego ciała, serotoninę i melatoninę, która pozwala nam czuć się szczęśliwym i lepiej zasypiać. Także to absolutnie nie jest pic na wodę. Testując kilka miesięcy tą kołdrę, zamieniając raz po raz na przykład na zwykłą kołdrę z pierza, czuję różnicę. Ewidentnie jest to różnica. Wysypiam się lepiej pod kołdrą obciążeniową i naprawdę nie wyobrażam sobie bez niej teraz funkcjonować. Nie wyobrażam sobie bez niej żyć. Jest to chyba moje odkrycie roku, słuchajcie. Tak, do tej pory nie wiedziałam o istnieniu kołdry obciążeniowej, tak teraz nie wyobrażam sobie bez niej życia. Ale okej. Co jest najważniejsze, nie musisz wierzyć mi na słowo. Nie musisz wierzyć firmie Sleep Changer na słowo. Przetestuj ją na własnej skórze, sam i sam wystaw opinię. Jeżeli chcesz to zrobić z firmą Sleep Changer, zajrzyj na ich stronę. Adres strony znajdziesz w opisie tego filmu i wykorzystaj zaoferowany przez tą firmę kod rabatowy, czyli na hasło Case Driverka otrzymasz rabat na zakup takiej kołdry. Przekonaj się sam. Wiem, że nie będę żałować, że Wam ją poleciłam, ponieważ nawet uzyskując od Was odpowiedzi na moją relację na Instagramie, widziałam, jak bardzo dużo ludzi pisze o tym, że spełnia ona swoje zadanie i że to jest naprawdę świetna rzecz. Także ja też tak uważam. Jest to świetna rzecz, także dziękuję firmie Sleep Changer za to, że dali mi szansę na to, żeby zmienić swoje życie na lepsze, ponieważ wysypiam się lepiej. Więc słuchajcie, co lepszego jest od wstawania po prostu rano z humorem i z takim poczuciem, że wyspałem się. Wydaje mi się, że to jest najlepszy początek dnia. Wstajesz wyspany, zawsze prawą nogą i uśmiechnięty. Tego Wam życzę z całego serca. Pozdrawiam.